Studio nie było duże, bo to jest kilka, może kilkanaście metrów kwadratowych. Śmialiśmy się też, że prawdopodobnie moglibyśmy zapisać się na księgach rekordów Guinnessa jako no, największy skład chóralny na najmniejszej powierzchni. To chór ekumeniczny, czyli śpiewamy muzykę gospel, czyli śpiewamy muzykę chrześcijańską, ale nie ograniczamy się do jednego wyznania. Mamy w swoich szeregach katolików, protestantów, zielonoświątkowców, baptystów i długo by wymieniać kogo jeszcze. Ja jestem architektem, pracuję samodzielnie, samodzielnie prowadzę pracownię i chór to było coś, co doskonale zaspokoiło te takie potrzeby, żeby wspólnie z kimś coś robić, być elementem jakiegoś większego projektu. Kocham muzykę i kocham Boga i zawsze byłem zafascynowany muzyką TGD i ciągnęło mnie gdzieś w stronę takiej chrześcijańskiej muzyki, ale też no, w naszym chórze słuchać wiele inspiracji, chociażby też, nie wiem, Stevie Wonderem. Zawodowo jestem programistą. Na co dzień siedzę przed ekranem i układam literki. Jestem katoliczką, chodzę do kościoła katolickiego i bardzo dobrze się tam odnajduję. No to jest kwestia chyba indywidualnego podejścia, bo ja śpiewając te same pieśni, które śpiewają ludzie, którzy ich nie lubią, bardzo dobrze się w tym odnajduję i zawsze śpiewam całą sobą, całym sercem na cały kościół i w ogóle się nie krępuje. Gospel to jest dla nas wszystkich tu w Europie czy w Ameryce taki powrót do korzeni, bo cała muzyka popularna, cała muzyka rozrywkowa, więc blues, soul, rock and roll, rhythm and blues, to wszystko się wywodzi z gospelu. Mamy w chórze uczniów liceum, studentów, osoby pracujące, młode babcie nawet, naprawdę młode, dzieci, rodziców, studentów, osoby pracujące. Regularne, obowiązkowe próby cotygodniowe, na których jakby staram się to tak prowadzić, żeby nie tylko po prostu nauczyć się głosu, ale coś więcej. Ta muzyka, ja nie wiem, jak to jest możliwe i co ona ma w sobie, ale niesie ze sobą pozytywną energię. Kościół idzie coraz bardziej z duchem czasu, bo zdaje sobie sprawę, że trzeba też stawiać na taką spontaniczność, a nie tylko na jakieś chłodne reguły. Wielu ludzi mówi, że jejku, gdyby tak grali w kościołach, to ja bym zaczął chodzić, a słuchajcie, grają tak, bo ja po prostu byłam świadkiem takich rzeczy, że się działy w kościołach, że to się w głowie nie mieści. Operator, yeah. Information, mm-hmm. Give me heaven on the line. Amen. My mom used this number when I was very small, and every time she dialed it, she always got this call. Oh, yeah. Operator, information, yeah. Give me heaven on the line.